Jak reklamować salon kosmetyczny w 2023 czy 2024 roku? Czy wykorzystywać reklamę płatną? A może postawić na media społecznościowe? A może warto postawić na pozycjonowanie? O tym w dzisiejszym materiale. Pokażę Ci dzisiaj najskuteczniejsze rozwiązania, najskuteczniejsze metody reklamowania salonu kosmetycznego, które warto wdrożyć do swojego biznesu, jeśli jeszcze tego nie robisz, bądź dopiero z takim biznesem startujesz. Pokażę Ci te narzędzia, te metody, które ja bym zastosował, gdybym teraz startował z salonem kosmetycznym. Nie przedłużam zatem, przechodzę do właściwej części odcinka. Pokażę Ci wszystko na ekranie komputera, wszystkie metody, drogi zakupowe oraz opcje reklamowania się w tej branży. Także zapraszam Cię do dalszej części materiału. Zostań do końca, bo będzie naprawdę bardzo, bardzo merytorycznie. Dobrze, zatem jak podszedłbym do reklamowania, promocji salonu kosmetycznego? Przede wszystkim trzeba zacząć od narzędzi marketingowych, jakie są obecnie dostępne na rynku, a mamy ich przynajmniej kilka. To najważniejsze z nich. Mamy YouTube'a, mamy TikToka, mamy Instagrama, mamy Facebooka, mamy newslettery, strony internetowe, reklamy w Google, jakieś artykuły blogowe. To są najpopularniejsze narzędzia marketingowe obecnie stosowane, dostępne na rynku. Jak z nich skorzystać, które wybrać w pierwszej kolejności, które wybrać w drugiej kolejności. Warto zdefiniować kilka typów działań, które prowadziłbym, posiadając salon kosmetyczny i chcąc go wypromować. Na samym początku mamy działania organiczne. W tym wypadku skorzystałbym z Instagrama, skorzystałbym z rolek na Instagramie. To jest pierwsza kolejność. W drugiej kolejności, gdy posiadałbym wystarczające zasoby czasowe bądź ludzi, którzy mogliby się tym zająć, czy nawet bym to zlecił na zewnątrz, zająłbym się TikTokiem. Facebooka wykorzystywałbym wyłącznie jako nośnik reklamowy. To, co pojawiałoby się na fanpage'u na Facebooku, byłoby kopią treści robionych, publikowanych i tworzonych pod stricte Instagrama. Także Facebook, fanpage na Facebooku, to jest kopia Instagrama. Nie tworzyłbym dedykowanych postów pod fanpage na Facebooku, ponieważ fanpage na Facebooku obecnie generuje organicznie najmniejsze zasięgi z tych wszystkich trzech platform. W drugiej kolejności trzeba wyodrębnić działania płatne, w których wykorzystałbym przede wszystkim Facebooka, oraz jednocześnie Instagrama. To byłyby dwa najważniejsze nośniki reklamowe, które wykorzystywałbym w tego typu działaniach. Na potrzeby tego przykładu też zakładam, że tych działań reklamowych do tej pory nie prowadziłeś, posiadając taki salon kosmetyczny, bądź prowadziłeś je w bardzo, bardzo ograniczonym stopniu. Także nie wykorzystywałbym reklamy w Google na razie, bazowałbym wyłącznie na Instagramie oraz na Facebooku. Oczywiście stronę internetową też możemy potraktować jako, powiedzmy, nośnik działań organicznych. Taką stronę internetową dobrze, żebyś posiadał, żeby była ładna, estetyczna. Nie musisz wydać na nią 50 tysięcy, dużo lepiej, nie wiem, posiadając kilka tysięcy złotych budżetu, załóżmy 5, wydać 2000 zł na stronę, a 3000 na reklamę, a nie wydać 4500 zł na stronę i 500 zł na reklamę. To są wszystkie zasoby, które wykorzystałbym w głównej mierze na początku. Potem, jak już bym miał dokładne wyniki, co się sprawdza lepiej, co się sprawdza gorzej, to wykorzystywałbym rozwiązania reklam w Google, reklam na YouTubie, być może powstanie jakiegoś właśnie kanału, reklam na TikToku. No dobrze, mamy tutaj działanie organiczne, ale czy Instagram to jeszcze żyje, czy TikTok to w jakikolwiek sposób się przełoży na mój biznes? Teraz wyświetlę Ci zrzuty działań, jakie ja prowadzę z moimi klientami. To są jakieś tylko dwa zrzuty z wielu, jakie gdzieś tam posiadam, żeby zobrazować Ci, czy w tym wypadku Instagram jeszcze żyje, jest w stanie generować bardzo fajne zasięgi. Wszystkie te wyniki zostały wygenerowane organicznie, bez płatnej reklamy, a mimo to, jak widzisz, też się zostały wyświetlone 3,5 miliona prawie razy w ostatnim
kwarta, ale jak zdajesz sobie dobrze sprawę, no miało to realne przełożenie na wyniki, na zapytania. Tego typu wyniki są jak najbardziej do osiągnięcia. Oczywiście wymagają one przynajmniej kilku miesięcy działań, wymagają dużego zaangażowania. Nie licz, że jesteś w stanie generować takie zasięgi, posiadając niewielki zasób czasu bądź doświadczenia i bazując tylko i wyłącznie na tym, że wrzucisz post na Instagrama i zadzieje się magia, bo tak to po prostu nie działa, zwłaszcza jeśli nie masz jakiegoś rozpoznawalnego nazwiska. Także działania organiczne nadal są skuteczne, będą w stanie generować ci klientów. Duża część klientów, zwłaszcza w przypadku Instagrama, będzie właśnie pochodziła z chociażby postów, rolek czy filmów. Z tego punktu widzenia też Instagram jest świetną platformą, bo bardzo wiele transakcji, bardzo wiele gdzieś jakichś zapytań, potwierdzeń będzie się odbywało tylko i wyłącznie na samej platformie. Klientki będą pytały odnośnie jakichś wolnych terminów. Ty będziesz na takie zapytanie odpowiadał i zapraszał klientkę do salonu. Także jesteś w stanie z online takiego klienta przenieść do offline, do Twojego salonu stacjonarnego w dowolnym mieście. I to są działania organiczne. Je bym wykorzystał równolegle do działań płatnych. Jak poprowadziłbym natomiast działania płatne? Tutaj przedstawię Ci teraz schemat, jak wykorzystałbym właśnie te działania płatne, a wykorzystałbym je w dwojaki sposób. W pierwszej kolejności Facebooka, Instagrama, te platformy wykorzystywałbym do przekierowania na formularz Lead Ads. Tutaj się pojawia lead, następnie tutaj mamy rozmowę telefoniczną. To jest pierwszy schemat działań płatnych, który bym wykorzystał. Reklama na Instagramie oraz reklama na Facebooku kieruje na formularz Lead Ads. Formularz możesz tutaj go zrobić w dwóch różnych wariantach. Prosty, posiadający tylko dane kontaktowe, oraz bardziej rozbudowany z pytaniem otwartym, który w pewien sposób będzie kwalifikował Ci tego leada. Będziesz miał większą ilość informacji. I następnie w momencie, gdy ten lead się pojawi, Ty już masz konkretne informacje z tych pytań otwartych, informacje, które będą pomocne podczas rozmowy telefonicznej. Kontaktujesz się z tym leadem, przeprowadzasz jakąś wstępną konsultację, nie wiem, odpowiadasz na pytania, zapraszasz osobę do Twojego salonu kosmetycznego, ta osoba w tym salonie się pojawia i jednocześnie w momencie, jak się w tym salonie pojawi, skorzysta z oferty, to warto już mieć w zanadrzu jakąś drugą ofertę, być może właśnie jakiś program lojalnościowy,
który spowoduje zatrzymanie tego już klienta wokół Twojej marki, który z czasem skorzysta z kolejnych usług. To, na czym się jeszcze warto zastanowić, jest to sytuacja, że w momencie, gdy osoba z Tobą rozmawia, przychodzi do salonu, kupuje, to Ty już prosisz ją o zostawienie do siebie maila. Dzięki temu ta osoba będzie w stałym kontakcie z Twoją marką, poza oczywiście Instagramem i Facebookiem. Dzięki temu będziesz w stanie informować osobę o jakichś promocjach, jakichś zniżkach. I będzie to niezależny kanał komunikacji z tą osobą, która już skorzystała z Twojej oferty. Niezależny kanał w komunikacji poza Instagramem, który będziesz wykorzystywał. Dlaczego warto sobie to zdywersyfikować? Ponieważ nigdy nie wiesz, co się z Instagramem stanie. Mogą ci go zablokować, mogą ci go usunąć, mogą ci nałożyć czasową blokadę. A jeśli posiadasz maila do tej osoby, to jesteś w stanie w każdej chwili jej zakomunikować, że hej, drogi kliencie, jest promocja na taką i taką usługę, albo taka i taka usługa pomoże ci sobie poradzić z tym jakimś twoim problemem, chociażby skórnym. Drugi schemat to jest schemat wykorzystujący twoją stronę internetową. Schemat wygląda, można powiedzieć, analogicznie. Tylko wszystko dzieje się w oparciu o stronę internetową. Natomiast w momencie, gdy osoba na tą stronę sobie wejdzie, ale nie skorzysta z tej Twojej propozycji, to kierujesz do niej remarketing, czyli była na stronie, zapisała się, to ciąg. Proces wygląda tak jak powyżej, natomiast w momencie, gdy się nie zapisała, to kierujesz do niej od razu reklamę remarketingową. I trzeci schemat, który polecam Ci zastosować, jest to sytuacja, gdy wykorzystujesz znowu te same platformy, natomiast reklamę kierujesz na materiał. Materiał wideo na fanpage'u. Kierujesz taką reklamę na materiał wideo na fanpage'u. Część osób wykona ten dalszy proces, bo efektem skierowania ruchu na materiał wideo będzie od razu lead. A osoby, które go nie wykonają takiego procesu, możesz robić remarketing do osób, które obejrzały materiał wideo. Tak? Czyli reklama na materiał wideo, ktoś podejmuje aktywność, przechodzi przez dalszy proces, a w momencie, gdy obejrzał materiał wideo, ale nie wykonał aktywności, to potem możesz robić dedykowaną kampanię właśnie pod te osoby, które obejrzały materiał, a mimo to tego kontaktu nie zostawiły, nie wykonały żadnej aktywności. W momencie, jak masz zbudowany czy ten proces, to powinieneś przetestować różne kreacje graficzne, różne grafiki, różne teksty, różne nagłówki, różny sposób targetowania, ponieważ ten paradoksalnie prosty proces jesteś w stanie zrobić na wiele, wiele różnych poziomów, chociażby z poziomu samego targetowania, nagłówków, obrazków, call to action. Także paradoksalnie prosty proces, jakim się wydaje, ten lejek jest naprawdę elementem, nad którym możesz przez długi, długi okres pracować i go uskuteczniać z poziomu samej ilości leadów, żeby było ich więcej, z poziomu samej jakości tych leadów oraz późniejszego usprawnienia procesu zakupowego, ponieważ część osób tutaj w momencie rozmowy telefonicznej z tych, powiedzmy, załóżmy 10 leadów, jedna osoba zamieni
te 10 lidów w jednego klienta, a druga zamieni te 10 lidów w trzech klientów. To bardzo mocno wynika już od Twoich samych umiejętności sprzedażowych, które powinny być jak największe. Tutaj ten proces może być zrobiony dobrze, ale w momencie rozmowy telefonicznej, jeśli ona nie będzie poprowadzona w sposób naprawdę rzeczowy i merytoryczny, to osoba nie przyjdzie do Twojego salonu, Ty jej nie sprzedasz drugiej oferty, nie będzie w stałym kontakcie z Tobą. Także ten proces, ten element jest mocno krytyczny. Postaw na niego naprawdę dużo czasu i energii, żeby go udoskonalać, bo z doświadczenia wiem, że dużo osób te kontakty może po prostu na poziomie samej rozmowy popalić. Kwestia później usprawnień, samej godziny kontaktu, tego co się stanie, jeśli nie odbierze i tak dalej. To jest już etap późniejszy, w momencie, kiedy ten proces już będzie zbudowany, będziesz miał pierwsze dane, które będziesz mógł porównać. Jeśli chciałbyś, żebym się zajął kampaniami dla Twojego biznesu, to w opisie tego filmu znajdziesz link do kontaktu ze mną, zarówno kontaktu mailowego, jak i kontaktu telefonicznego. Znajdziesz link do strony z poradnikiem marketingowym dla małej i średniej firmy. Znajdziesz link do bezpłatnej konsultacji, bezpłatnego audytu marketingowego, w trakcie której porozmawiamy, jak Twój biznes może pozyskiwać jeszcze więcej klientów. To wszystko na teraz. Dzięki za Twoją uwagę. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.